Siemanko wszystkim na naszym kanale. Kochani, lecimy z kolejnym vlogiem. Nudne, szare życie Machonego. No ostatnio nie było takie szare i ponure, bo się dość dużo zaczęło dziać. Może ze względu na to, że idzie sezon. I też postanowiłem takiego vloga nagrać. To będzie chyba przedostatni vloga, bo jeszcze tam w okolicy Sylwestra będzie vlog z podróży do dyskontu. Więc dzisiaj mamy 24 listopada. On będzie pewnie rozciągnięty gdzieś do prawdopodobnie 5 grudnia, bo pewnie 6, jak będę jechał do Piły, to wam kolejnego nagram, 7, przepraszam. I teraz tak, co się wydarzyło? Ostatnio na live, dokładnie w Black Friday, miałem naprawdę czarny piątek. Czarny! Miałem pecha, miałem po prostu pecha. Przestroga, że pirotechnika to jednak nie zabawka i może poważne zrobić obrażenia. Nie tylko ciała, ale także rzeczy. Jeśli jakaś mądra osoba chce petardę w domu odpalić, to nie oznacza, że odpaliłem petardę w domu, tylko miałem na tyle pecha, że wczoraj myłem okna na święta w kuchni i po prostu tam zrywałem stare moskitiery i się zapomniałem, myślałem, że tu nie ma. No i wziąłem petardę, chciałem rzucić przez okno, odbiła się tu od moskitiery i wpadła, na moje całe szczęście wpadła między łóżko a kaloryfer tutaj i zrobiła dość dużą dziurę. Teraz jest ładnie wszystko zaszyte, jest tip-top, jeszcze tutaj sobie do poprawię, będzie ok. No, a tutaj jest ta słynna moskitiera, nie wiem czy będziecie widzieć. Tam, o, takie dziurki są w oknie, jest moskitiera. Pierwszy mój odruch, zatkałem uszy. Co w takiej sytuacji robić, jeśli odpalicie mocną petardę, bo to była petarda Dumbo 5G. Co się, pierwszy odruch jaki musicie zrobić, jeśli na przykład przez przypadek wam się petarda odpali w chałupie. Pierwsze co, zatykacie uszy i biegniecie w długą paką w gaśnicę, wodę czy cokolwiek. Dlaczego? Bo jak gdzie petarda, tam i ogień. Jak jest ogień, może być pożar. Więc w tym momencie lepiej w zalążku gasić pożar. Zatykacie uszy, bo w zamkniętym pomieszczeniu fala decybeli jest naprawdę mega ogromna, bo nie mają gdzie się rozejść. To jest druga sprawa. Moim pierwszym odruchiem było dzida po gaśnicę i zatykałem uszy, ale na szczęście było wszystko ok, zalałem wodą dla pewności i było tip-top. No dziura jak dziura, no niestety stało się, to się stało. To było zbyt głupie, więc już więcej petard za okno nie będzie. Niestety, skończyły się te czasy. To gdyby żona była, to by głupich pomysłów nie było. Tak to się kończy, jak żona wyjeżdża i stary sam w domu zostaje. No niestety, no czarny piątek to czarny piątek. Ale to nie jedyne nieszczęście, które mi się wczoraj przydarzyło w ciągu od tej petardy, w ciągu 10 minut. Mianowicie, mam tu takie, to pewnie też niedługo fiknie. Tyczkami sobie tu szczepiłem na razie. Widzicie, jak się rozwarciło? Pękło w pół. Po prostu wczoraj zrobiłem taki myk, że chciałem okno otworzyć. Przykusnąłem i to, patrzcie jak idzie. Z tej strony też już zaczyna pękać powoli. Widzicie? Też zaczyna pękać. Te fotele są fajne. Te fotele nam głównie służą, jak ktoś z gości przyjdzie, usiądzie, jak mamy ciuchy, kołdry, to się na tym pokładzie, tak to żeby ktoś siedział non stop na tym, to nie, tak jak fotel od komputera, to nie jest mocno używane. I zobaczcie, takie dziadostwo. A jakby teraz żona usiadła z dzieckiem i by do tyłu walnęła, nie daj Boże, by coś się stało? To jak żono to oglądasz, to dwojga złego, to jest dobre. Moja cała segregacja pirotechniki, tam jest karton z jakimiś rakietami, różne wulkaniki, wyrzuteńki małe, tu takie wyrzuteńki. Tutaj też drobnica i tam. To jest cała moja pirotechnika. Cała moja pirotechnika do testów. No i tutaj mam jeszcze, ale tutaj to mam lody i moździerze, więc nie widać jest ralki. Dum bum. Tutaj takie już. A tam już nie ma nic. Tam już nie ma nic, już się pozbyłem. To jest cała moja pirotechnika i tutaj jest moje tutaj troszeczkę pirotechniki. Sylwestrowy stafik wam niebawem pokażę. Nie ma w tym roku dużo, ale jest. Konkretnie za to jest konkretnie i na bogatości, jeśli chodzi o efekty, no bo odpalić 4 Titanium Grim w tym samym czasie na finał, no to jest trochę, nie? Dobra, ja się zbieram, piję kawkę, tu mam taką fajną elitarną kawunię. Niedługo na sklep poprowadzam takie kubeczki, nie kubeczki. Widzicie? Ja dla tych wszystkich, co mnie nie uważają za naczelnego, ja... Takie krótkie sprostowanie. To wy mnie stworzyliście naczelnym polskim pirotechnikiem. I tyle w temacie. No,
jadę po zbuczynę, dzisiaj sobota rano, nie wiem, czy przyjedzie Jack Frost na strzelanie, czy nie, nie mam wielu pojęcia, jak przyjedzie, to wam go dogram do vloga. Jedziemy troszeczkę podudnić, bo tak naprawdę takie ostatnie luźne strzelanie w tym roku. No i potem już, no co, już potem parę wyjazdów, sklep, dyskonty i Sylwester. Bladziutki jestem, bo niedawno wstałem, a za 10 minut muszę po zbuczynę jechać. No, to jest mały dzik, że chciałeś aż z Kielców przyjechać na luźne strzelanie. Czuć zima, duża wilgotność, wietrzyk, nie jest za kolorowo, dotarliśmy do Piaseczna, do dworca, jedziemy po zbuczynę. No, zimno. Czekamy na ekspresa, na Intercity ze Zbuczyną. Nasz pitbull, nie, pudel. Łof. Teraz jedziemy do Warszawy, ciąg dalszy podróży. Jedziemy po youtubera, później kaczor, MacGyver i szpachla, szyluś. Ło, matko bosko, ale dzisiaj spęd będzie. Tylko na live nie mówię, że pizzę dzisiaj mam. Pozdro dla kumatych. Dobra, leci, bo dzisiaj pogoda to jest to dosłownie szaro, buro i ponuro. Dotarliśmy pod Tesco, czekamy na innego youtubera, ale na razie jest cisza, ani się nie daje znaku życia, ani nic, no zobaczymy, będzie to będzie, nie będzie to nie będzie, mówi się trudno, nie, Zbuczynka? Dokładnie tak. Zbuczyna mi opowiadała swoje historie w szkole, jak ją dzieciaki rozpoznałem i patrz, to od Machonego! To nie ta, tylko to jest Zbuczynka, jakby co, ewentualnie możecie ją nazywać Pudel. No, pogoda jest dzisiaj nie I love you, coś tam zaczyna padać, jakoś tak. No, zobaczymy. Mój kepsior jest zamknięty. Tam jest taki dobry kebab, jak będziecie kiedyś Tesco na kabatach. To jest taki kebab. Kiedyś był bardzo dobry. Teraz nie wiem, nie jadłem go już dość długi czas. Powiem wam, że wczoraj mi się fajna okazja przydarzyła. Jadłem kurczaka, a czy jadłem kebaba z kurczakiem i trafiła mi się kosteczka. Pierwszy raz w życiu jadłem kebaba, gdzie trafiła mi się kość z kurczaka. No nie wiem, czy to jest dobry znak, czy zły znak, ale to chyba był zły znak, bo wczoraj w Black Friday miałem dużo nieszczęścia. Co do Black Friday'a, mam nadzieję, że udało wam się coś kupić. Jeśli tak, to napiszcie gdzie, co i za ile żeście kupili. Ja zakupiłem też paczuchę, gdzie nie mogę wam powiedzieć niestety. Trzyma mnie tajemnica związana ze swoją firmą. Zakupiłem troszeczkę pirotechniki, w tym vlogu będzie unboxing tego, bo pewnie przyjdzie w poniedziałek, wtorek, zobaczycie co tam sobie zakupiłem, ale w większej mierze to była pirotechnika od Funka, żeby Sylwestra po nocy sobie poodpalać. No i tam chyba parę crazy robotów i parę gorilla bombów się udało hapsnąć. Nie byłem pazerny, bo mogłem od razu zapierdzielić 10-15 paczek, a wziąłem tylko sobie 5 paczek crazy robotów i 5 gorilla bombów. No i tyle, czekamy. Nie widzę go, jak nie to zaraz. Wracamy do domu, jem jakieś śniadanko, jakąś kiełbaskę z patelenki, pozdro patelnia, i jedziemy na jakieś szczelanie. Duża dzisiaj wilgotność, więc można byłoby jakieś dymy odpalić. Nie mam czarnych, bo by fajnie czarne dymy wyglądały, a białe zmarzą się z tym niebem i nie będzie nic widać. Wracam do domu, kochani, i spotkałem, tadam, patrzcie, tutaj przyjechał słynny MacGyver, zobaczcie, trytyczki B, tutaj pyk na śrubeczki. Teraz to będzie jak się patrzy, będzie można skakać, kochać się i się nie załamie, nie? Tutaj jest słynny szpachla, elo mordo, tam mamy nasz stafik na dzisiejsze strzelanie, bazuka, rzymskie ognie, troszeczkę dumbumów, szarki, nie szarki, te czwórki nowe, troszeczkę pirotechniki od widza, więc będzie dobre, długie, luźne szczelanie, pewnie 40-minutowe, jeszcze w tym roku pewnie dostaniecie. Tutaj zbuczynę już znacie, pindży się maluje, żeby ładnie wyglądać przed kamerami. Pudelek. Tutaj nasza piękna pani przyszła, patrzcie jak się wyładnia, pierdzielona od wakacji, ja kiedyś taki kaszalot był, nie? A teraz jaka ładna dziewczyna, nie? A tutaj patrzcie kto tu jest. Nasz typowy Sebix. My przestajemy kaczor... My go zaczynamy nazywać typowy dres, nie? No cudo. No patrzcie, dresik, umbro, skarpeteczki białe, bluza dresikowa, nie? Figo fa fa la fa fo. A jak tylko czapeczki nie ma. No. Franie została. Widoczny. O, bądź widoczny. No. No i dobra, my się zabieramy powoli i lecimy na szczelanko. A i dobra. Trochę pogoda nam nie sprzyja, ale dzisiaj fajnie dym będzie odpalać. A może jakiegoś dyma jeszcze weźmiemy. No, myślę, dobra wilgotność jest. Ja wiem jak ci weźmiemy, spacha ED60. Masz? A jak tak? Oj. Biodoc. Mogę ja też wrzucić na kolankę? Usiądź, tak. Nie!
O, chyba was porąbało. No joj, biedactwo. Tak, będzie już nie płacz, nie płacz. No, będzie. Nie. Zobacz. Na kolanka to nie chce. Na kolanka to nie chce, no. Nie chce, uciekł. Uciekł. Kto? Nie wiem. Dobra. Dobra. Spaduwa. Yo, yo. Spaduwa. Gusna. Teraz Mac Alert będzie. Dawaj te kebaby. Dobrze, chodź tu. I da. Dla kepsa z ulicy szkolnej. Jakie pęciny, patrzcie. MacGyver tu na bogatości, widać, że chłopak wziął wypłatę. Patrzcie, jakie pęto. Ola dzisiaj przytyjesz. Ola dzisiaj stanie się mężczyzną. No, a później jedziemy sobie odpalać takie dwie oto kosteczki. I mamy cały plecak wypełniony, aż po brzegi patrzcie. Aż się przewraca, full opcja. Kochani, nadeszła niedziela. Wczoraj żeśmy trochę podludnili, trochę odcinków się nagrało. Większość wleci już w grudniu, jak nie wszystkie. Trochę zazerowany jestem, przykacowany. Kto zna ten ból, ten zna. Patrzcie, Kaczopik przyszedł. Przywitaj się, Kaczopik. Ściema. Kaczopik? Nawet szpachla się znalazł, niedziela rano, nie? Nie ma. Pozdrowienia dla wspierających. Kolejna nowa mordka dotarła do naszego grona. Dzięki mordy, dzięki Tomasz. Kolejna nowa mordka wpadła do naszego grona wspierających. Z Buczyna tam się pindrzy w kiblu. Tak. Kaczor był pooglądać jej plecy. Pozdro dla kumaty, ci co wiedzą. Z przodu deska, z tyłu deska. Tak wygląda. Z tyłu deska. Jak... Jakoś takie przysłowie było. Z przodu deska, z tyłu deska, a Pan Bóg stworzył. Nie, dla z przodu plecy, z tyłu plecy, Pan Bóg stworzył nie dla plecy. Dokładnie tak. A widzicie, szpachlaki, mądry chłopak jest. No patrzcie, już tam już na trochę tej pirotechniki znikło. Ten karton, co tam jest, to już aż tyle nie ma, co wam by się wydawało. Tam były takie dwie wyrzutnie januszowe od Piromaxa na Sylwestra. 20 mm. 25 to 25 to tam taki delikatny finał był. 6 strzałów. Tak, 90 pocisków było 20 mm, a 6 było 25. I co najlepsze, wyrzutnia, która ma prawie 100 strzałów, NEC 497. No, nie dali powyżej 500, nie dali mocniejszej, ze względu na to, że jest F2, gdyby było powyżej 0,5 kg, byłaby F3 i wtedy na przykład takiej wyrzutni już u naszych wschodnich, przepraszam, zachodnich przyjaciół nie można sprzedać. Deutsche, Deutsche and latające Holendry. Jaki plan na niedzielę? No, trochę muszę dojść do siebie, jakiś taki dech robatosy chyba zrobię, jakiś taki podziębiony jestem. Mańka jutro wraca, więc jak ten vlog nie znajdzie się na YouTubie, to znaczy, że mnie zabiła za łóżko. No i pojadę może dzisiaj do bezdomki, jakieś zakupy zrobię, bo lodówka pusta. No. Z Buczyna! O której jedziesz dzisiaj do swojej norki? 12.15 mam pociąg centralnego. O której? 12.15. A to z Kaczorem pojedziesz. Przywita się z widownią. Patrzcie, jaka cebulka. Wiecie, po co ona to ma na głowie? Kaczor ją... Kurwa, ale śmierdzi tu gównem. On ją tak trzyma jak cebulę, tak. Dym. Jezus. Jo, o tak, patrzcie. Dym. Jezu. Ale gównem tam wali. Ble. Nie umywa się. Nie. Aha, no to fajnie. Kaczorek! Nie byłeś zrobić kackupki przypadkiem? Nie. O, w wolnej chwili, patrzcie, co tu kaczor nosi, patrzcie, pirohicior. Widzicie, w wolnej chwili możecie wpaść do naszego sklepu. Noszę. No. Miejscową. O, odpalenie, dygaj. No i tyle, no. Czy poradzisz, panie? Nic nie poradzisz. Nic. A tam na grzejniku, patrzcie, wola Boga się robi. Wino. I tyle, no. Ale nie moje, kaczorka. Moje. No, przypomniesz mi takiego Ruska. Dokładnie jesteś podcięty. A ja tu mieszkam. A jak nie, jak tak? Wszyscy na live twierdzą, że kaczor u mnie w piwnicy mieszka. No to jak mieszka? Jezu, weź! Weź ciki tam, tam czekoladą wali. Czujesz? To co, nie z kibla? Ale tam przenosi się zapach. Ktoś był w kiblu i nie psiknął dezodorantem. No co, z Buczyna? Next. No wali z bukiem, nie? A no tak, ja to żem głupi, ja pierdziele. Dobra, nie przeszkadzajmy małolatce, niech się tam pindrzy. Ten
ustawia Jezus. A co myślałaś, że się w tym nie ustawia temperatury? No ja mam bez ustawienia. Nie, nie, ja tam nie wytrzymam. Jezu! Nie, nie dam rady. Ona siedzi w tym smrodzie, się wczuwa. No idź tam, podejdź do niej. No tak klepie. Ja nic nie czuję. My się przyzwyczaiła. Czujesz? To ona tak wali. No, dobra. Może zdążyć się jeszcze umyć. Tutaj mam słynne Ladybug, czyli biedronki. Naprawdę fajne. One normalnie kosztowały około 14 zł. Udało mi się za 7 maka kupić. Taki pirobajer latający sobie tutaj. Fajna zabawka. Fajna zabawka. No i teraz mamy, tak jak mówiłem, Exploder 4. Kupiłem sobie, ich powinno być około 10 paczek. A już na Sylwestra takich pertek sobie nabrałem. Bardzo fajne. Długi ląd. Fajna flara. Wybuchają w wodzie. No. Tutaj mamy, tylko wypadają eksplodery. To tak jak z Crazy Robotami, mają tak słabą tą folijkę z przodu, że po prostu te petardy wypadają, więc na to nie patrzcie. O, kolejna paczuszka eksploderów. Kolejna paczka eksploderów, już mamy 6 paczek. Poszedłbym odpalił, ale wróciłem z pracy, jest godzina 20. Druga. Scream 5S. Skrimki. Wziąłem sobie na pojedynek petardy TB5. Odcinek z tym petardami będę nagrywał jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że wleci. Petardy mają fajną flarę i fajny efekt Titanium Salut. Na Sylwestra, żeby po nocy po prostu poodpalać. Zobaczymy efekt, czy faktycznie petardy z efektem Titanium Salut są dobre dla naszych oczu. Bo jeśli odpalamy petardy w dzień, to w tym momencie nasze oczy są przyzwyczajone do jasnego światła, po prostu do widności. I petarda wybucha po prostu, może w ten sposób. Nie widzimy tej eksplozji aż tak bardzo. Efekt Titanium Salut jest mało widoczny. A jeśli odpalamy w nocy, oczy są przyzwyczajone do ciemności i nagle coś tak mocnego nam walnie po oczach, czy to po prostu nie będzie szkodziło naszym wzrokowi? I dlatego przetestuję sobie w Sylwestra, po prostu będę rzucał petardy i będę się przyglądał tym efektu Titanium Salut. Czy faktycznie to jest takie fajne, piękne, jak nam się wydaje, że o, ma Titanium Salut, fajną flarę. Bo już nieraz się przekonałem, że jest fajna flara i po niej jest mocny błysk i po prostu przez chwilę mamy taką kurzą ślepotę. I coś takie po prostu chcę sprawdzić. Czy to tylko jest taki po prostu, jak to się mówi, chwyt marketingowy, nie? Znaczy nie, no fajnie, że coś takiego jest. Ale jeśli jest coś takiego i to ma szkodzić naszym oczom, że potem jest nam niedobrze, dostajemy takiej kurzej ślepoty przez tego flesza, no to... No nie? O, dwie paczki Exploder 5. Te sobie wziąłem. Były na promocji po 8 ziko. To zabawy. A pamiętam, kiedy testowałem w połowie wakacji, kosztował 17 zł za paczkę. Cieszę się, że cena tych petard zaczyna ostro w dół iść. Petardy Funke. Już wam mówię, Titan Blitz 5 Mix. Tak samo sobie wziąłem, żeby po noc odpalać zielona, czerwona, niebieska i crackling. Oczywiście flary i crackling. I Crazy Robots. I to są stare. Emiter dźwięku. Tak. Emiter dźwięku. Crazy Robots. Jest paczucha. Kolejna paczucha. Machoni! Wszystko wykupiłeś, nie? Zakupiłem tylko 5 paczek. Mogłem więcej kupić, ale wziąłem 5. Ze względu na to, że po prostu chciałem, żeby inni kupili. A po co mi 5? 2 dla siebie i 3 będą na rozdawnictwo po prostu dla widzów. Będę konkursy w przyszłości robił. Bo ta petarda ma naprawdę ogromne wzięcie. Kolejna paczka eksploderów. Już mamy. Petardy Super Banks. I to są petardy, to są stare petardy. NWP-ki. No. Kurde, mogłem więcej już. Super fajne. Tak samo super petardy. Mają piękną czerwoną flarę, są głośne. Dobre petardy. Stare, dobre petardy. Ludzie się rzucili na Crazy Roboty, a to też były zacne petardy. Kolejna paczka Crazy Robotów. Jeszcze jedna. Tak, już więcej nie ma. Jeśli chodzi o Crazy Roboty. Teraz mamy Mix Flowers. Myślałem, że to są 4 efekty, a tutaj mamy tylko bodajże jeden efekt. Ale wziąłem. Też do zabawy. One normalnie kosztują 55 zł, a w Black Friday chodziły chyba po 37 zł. No więc prawie 20 zł różnicy jest, więc... Zacna petarda.
Screamki. 3S. I Gorilla Bomb. P1 XP 10 rok produkcji 2018. No, Gorilla Bomby. Też wziąłem sobie 6 paczek. 2, 3, 4, 5, 6. A zamawiałem 5. Haha! Ale psikus. Chyba, że czegoś innego nie dostałem i zamiast tego po prostu to dostałem. TB5, kolejna paczka. Wydawało mi się, że zamawiałem 2. Są 3. Spoko. I Scream 10S. Dużo osób mnie się... Wiele osób mnie się pyta, Mahony, jakie są najmocniejsze aktualnie dostępne, legalne petardy? Bo jeśli chodzi o Gorilla Bomby, to już jest wymarły gatunek i to jest dość trudno dostępne, ale to były, jak dla mnie, najlepsze petardy, najgłośniejsze. A na chwilę obecną Fungeschlag 10 i Scream 10. Jedna petarda posiada około 10 gramów mieszaniny fotobłyskowej plus 10 gramów efektu, czyli w tym przypadku jest pisk, w tym przypadku są flary. To są naprawdę przekozackie petardy i żałuję, że sobie nie wziąłem więcej Screamków 10 i Fungeschlagów 10. Ale tak jak powiedziałem, Screamy sobie pójdą do testu, Scream 10, Scream 3 i Scream 5. Do tego jeszcze może dojdą rakiety jeszcze jakieś screamowe i to byłoby na tyle, bo dużo screamów jest, ale już na F4. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten kartonik. No i to jest drugi kartonik. W tym kartoniku już będzie jeden rodzaj pirotechniki. Zakupiłem i w przyszłości po prostu będę wam to rozdawał. Zakupiłem. Kiedyś Mahony takie coś to dostawał kartonami, a teraz musi Mahony kupywać. Dokładnie. Pewnie was ciekawi. Dlaczego nie na stole? Jakoś powiem wam, wygodniej mi jest na dywanie niż na stole, bo to wszystko sprzątać, obóz ściągnąć, bo nas kazać zabijać za obóz. Muszę uważać, żeby tych... Small Demon, taka mała petardka, podobna do Gumbac, Gumbum, jakoś tak, jakiś Small Demon. Produkt Spanish 28, Spanish Cracker. Distribution Poland to Phoenix Fireworks, czyli Phoenix ściąga. F3. Taka petardka. Kiedyś coś takiego miałem, tylko bez tego. Ona jest plastikowa i tu też czuję, że jest plastikowa, tylko tyle, że ktoś etykietę nakleił. I słabo była. Była słabo. Nie, kiedyś pamiętam, dostałem ją chyba ze sklepu Fire World. Kiedyś, taką właśnie niedużą. Ale to kiedyś było i pamiętam, odpaliłem, rzuciłem na lód. I mówię, przysiadło, bo tu ktoś mi napisał, że to bardzo, bardzo mocne jest. A potem co się okazało, że to takie puu, mówię dosłownie No i tutaj co mam, o, pozdro maniak, ma być unboxing, tego drugiego nie przeczytam, to żeś tam nabazgrał, zboczeńcu stary, tak jest, tu jest fakturem, jedna za 185 zł. Druga za 122 zł. Trzecia za 185 zł. I czwarta za 333 zł. No. A tutaj mamy około 130 paczek takich aktungów, tego było bardzo dużo. Tu już jak przeczytałem, pozdro od Jarosława, to już pozdro dla kumatyk, nie? Te aktungi. Ja to po prostu będę
przyszłości, jak będę robił live'ika na sklepu, po prostu będę wam, bo taki patrzę jako prezent od Machonego, będę wam po prostu dorzucał do paczuch. 130 paczek po złotówce sztuka, no to zapłaciłem 130 zł. Więc to było na tyle z unboxingu, muszę to posprzątać, idę się zaraz wykąpać, rano muszę wstać, będę miał szkolenie na wózki widłowe i tak cały tydzień będę zamotany, w środę muszę rano jechać po kapustę kiszoną na bazarek. No, więc jak będzie coś ciekawego działo się w moim życiu, tak jak unboxingi, czy coś będę robił, to będę nagrywał, bo tak, to ja mam nagrać, wstaję na komputer, to. Powiem wam, że nie chcę mi się aktualnie live'ów robić ze względu na złe samopoczucie, jeśli chodzi o jakiś taki dół panuje, po prostu nie wiem, może przez to, że przez od dłuższego czasu słońca nie ma, jest taka szaruwa, po prostu tak, pogoda jest po prostu dołująca, może przez to, nie mam apetytu po prostu na nic, a tym bardziej nagranie, boję się, że po prostu w jakąś depresję znów nie popadł, bo to będzie OS. Wszystko byle mnie ta farmakologia. Leki na depresję to naprawdę potrafią we mnie przestawić. Więc dobra. Łomatko bosko, patrzcie! Minus 90, prawie 9 tysięcy subskrypcji. Aktualnie mam tylko tyle subów. Oh no! Moje kupne suby przepadły! Nie! A teraz... Smutna muzyczka. O, a to wujek YouTube prankster. A wy negosy, nie. Takie psikusy Machonemu robić? A no. No. Nie, czwartek, czwartunio. Miałem właśnie kończyć tego vloga, żeby za długo nie trwał. I tak pewnie już będzie dość długi, bo Machone jak się rozgada, to się rozgada. Ale... Kochani, stwierdziłem też fakt, że no jak go wrzucę mam na początku grudnia, a Black Friday, no to zaraz będzie jakaś duża przepaść, 2 tygodnie od początku nagrywania tego vloga. Każdy jest pewnie też ciekawy, co tam zakupiłem w Black Friday, co tam w ogóle się u mnie dzieje, żeby to w miarę na świeżo po prostu wlatywało. Więc dzisiaj jadę wcześniej trochę do roboty, bo jadę się spotkać z dr Irena Eris, tak jest, z osobą, która daje mi pracę. Już 10 lat haruję w tym zakładzie. Tak, Machony pracuje, Machony nie żeruje tylko na małych dzieciach, ale także chodzę do pracy na pełen etat. Jedziemy dzisiaj, jakaś tam uroczystość jest z okazji osób, które już tam siedzą, koczują 10 i 15 lat, takie dziesięciolecie. Hajsiwo już za to dawno przerobałem, za te dziesięciolecie, bo było we wrześniu. A dzisiaj jest jakaś tam uroczystość. No i jutro jeszcze przyjadą paczuchy, pierwsza paczka będzie z Pirohita, przyjedzie. A druga, tam od Jarosław ma mi coś podesłać. Więc zobaczymy, jeszcze nagram sobie unboxing właśnie z Pirohita, paczuchy. Zobaczycie, co przyjdzie i czego będziecie mogli się spodziewać niebawem testu, bo od razu jutro lecimy z Kaczorem, będziemy ostro to nagrywać. Jakaś nowość, dużo nowości od Funka będzie na naszym sklepie. Nawet będzie taki karabinek, 10 metrów na sekundę. No, nie pamiętam, Moskatela, czy jakoś tak ona się nazywa, coś takiego fajnego. Kiedyś z Kadarką żeśmy to odpalili, kupiliśmy w Słubicach, 40 ziko to kosztowało. Odpala się i to ma 10 wystrzałów i potem ma taki dobre dupnięcie. To jest 10-metrowy taki karabin, długi, na quick matchu robiony. Więc coś takiego jest. Doszło trochę nowości, do mocne petardy, rakiety, screamy. No, tak troszeczkę nasz sklep poszedł troszeczkę w prestiż, bardziej do góry. Już trochę więcej towaru, już taki troszeczkę lepszy ten towar. No, teraz będziemy dobierać jeszcze jakichś innych towarów. Niebawem Sylwester. Na Elicie wrzuciłem wam taki pościg, gdzie żebyście pisali, co byście chcieli zobaczyć przed Sylwestrem. Jak powinniśmy odpalać pirotechnikę, jak nie powinniśmy odpalać pirotechniki i według tego, co mi tam napiszecie, nagram taki odcinek, bo kiedyś nagrałem właśnie jak prawidłowo, jak nieprawidłowo, później nagrałem taki fajny odcinek, jak nieprawidłowo odpalamy pirotechnikę, czyli po tym alkoholu kupujemy nielegalną pirotechnikę, rozbieramy, modernizujemy, odpalamy niewypały, ale niestety filmik nie był dla kogoś zbyt friendly family i YouTube mi go po prostu ściągnął.
bo poszło zgłoszenie, że to ma trapę, co żeśmy tam kiedyś udawali, że kupujemy. Poszło, że to była prawdziwa szela i żeśmy ją kupili. YouTube zbanował nam film ze względu na to, że w filmie były wykorzystywane nielegalne materiały wybuchowe. No, troszeczkę to było takie dość głupie. Później ten filmik odzyskałem i później taka tutaj gówno burza się wytoczyła w prywatnym gronie moich znajomych i wreszcie powiedziałem, pal licho z tym filmem, nara. Powiedziałem, jak coś robisz, rób to sam, potem nikt ci chociaż nie wypomni palucha. No, więc ja kończę, wy za chwilę zobaczycie pewnie unboxing paczuszek i lecę do roboty. Musicie mi wybaczyć, że ten vlog jest taki długi, ale widzicie, jak usiądę, zacznę gadać. Tak jak kiedyś po lesie latałem godziny i kamerowałem, to teraz wam to kameruję troszeczkę z mojego życia. I przypuszczam, że jeszcze jeden vlog będzie wyprawa do Piły, powrót z Piły, troszeczkę tutaj, no i potem może jeszcze święta i jak to wszystko wygląda przed Sylwestrem, więc jeszcze maksymalnie dwa vlogi będą w tym roku. No i vloga standardowo po Sylwestrze, po bojowisko, jak to wszystko wygląda, figo fago, czy wszyscy cali, tak jak w tamtym roku. Czasami takie vlogi są, no. A później, no już niestety takie ogłoszenia parafialne, co planuję w przyszłym roku, jakie plany, jakie zamiary, bo to też jest bardzo ważne, bo teraz już się sezon zbliża, macie tych odcinków naprawdę bardzo, bardzo dużo. No ale wiadomo, później jak się sezon skończy, no to stygnie. No, na to, że no już zapotrzebowania aż takiego dużego na pirotechnikę nie ma i ludzie, kto chce, to ogląda cały rok, sobie odnotowuje, która partia, który rok, jaka wyrzutnia, jakie petardy warto sobie zakupić na Sylwestra. Potem przychodzi sobie okres sylwestrowy, otwiera sobie kajecik i ma listę, co warto, a czego lepiej nie dotykać. Bo teraz już mam normalnie potem pytać, machoni, wyrzutnia do 50 zł, machoni, wyrzutnia do 100 zł, pamiętajcie. To co mi się podoba, niekoniecznie wam się musi spodobać. Mi się na przykład podoba wyrzutnia Krater, Titanium Grim, wyrzutnie bardzo szybkie, głośne, a niekoniecznie osoba, która ma skromny budżet, jej się taka wyrzutnia spodoba, bo w tym momencie, jeśli ja mam budżet 200 zł na wyrzutnię, no to ja nie kupię sobie wyrzutni Titanium Grim, która w dosłownie 10 sekund wystrzela i Amba Fatima było i nima, tylko co coś kupię, jak to się mówi, januszowego, tak, ja to tak nazywam. Czyli wyrzutnia, dużo strzałów, tania i malutki kaliber. Ja to tak nazywam, takie januszóweczki, takie wyrzutnie typowe na Sylwestra, nie? Ale powiem wam, że bardzo fajne są takie wyrzutnie, ja nie hejtuję ich jak najbardziej, propsuję, no bo w tym momencie, jeśli ja mam 200 zł, no to ja sobie za te 200 zł kupię albo 20, albo 25 mm, to są strzałów, i ona sobie tak strzela przez te 2 minuty, jest fajnie, nie? A zobaczcie, co wyfilowałem teraz, patrzcie, patrzcie. A co to jest? O, ty kaczor. Ja już wiem, dlaczego kaczor tu tak lubi przychodzić częściutko, gęściutko. Dobra, widzimy się jutro, jak będę robił unboxing paczek. Pogoda dzisiaj jest piękna, cudowna, zobaczcie. Słoneczko, koko jumbo, ale zobaczcie, widzicie, jak się drzewo rusza? A jest tylko minus 5 stopni, do tego jeszcze jak taki wiatr jest, to jest w ogóle. Not I love you. W tym momencie cieszę się, że mam samochód, nie muszę marznąć na przystanku. I nie muszę się uginać ze starymi babciami. Pani się chyba wczoraj nie podmywała. Po prostu dla kumaty. Jednak zakończę tego vloga, bo mi się trochę zejdzie. Troszeczkę tych paczek jest. Więc ja będę kończył tego vlogasa, bo tu mi się zejdzie z 20 minut, bo tu też są paczki od widzów. A ten vlogas i tak jest już wystarczająco długo i nie będę was męczył, nie będę tego przeciągał. Więc na chwilę obecną kończę vlogasa. Unboxing tamtych paczek lada dzień pojawi się na kanale. Co tam jest? To są paczki od widzów i też przyszedł mi cały karton pirotechniki z Funkę ze sklepu Pirohit i będę po prostu testował, bo już wam przez jakiś czas obiecywałem, że wreszcie wam coś takiego nagram. Ściągnęliśmy na sklep Funkę i po prostu dzisiaj pojadę, poczekam aż się ściemni, nagrać dla was takie Funkę, żebyście sobie zobaczyli inne oblicze petard Funkę, nie tak jak ja w dzień odpalałem, tylko zobaczycie po nocy piękne efekty Titanium Salute, zobaczycie piękne ich efekty. Nagram z tej kamery i nagram z Lumixa, żebyście mieli porównanie.
Część petard będzie z tej kamery, część będzie z Lumixa. No i test wszystkich petard i rakiet od Funke Screamów. Tak. Więc ja się z wami żegnam. W wolnej chwili wbijajcie do naszego sklepu Pirohit. Jeszcze jest okazja, żeby sobie zrobić zakupy przed Sylwestrem. Wbijajcie na naszego Instagrama. W opisie tam na samym dole znajdziecie reflinka. No i możecie zostawić tą łapę w górę, jak chcecie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie.